Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Szajewski, a w tym odcinku pokażę rozwiązanie ciekawego zadania trygonometrycznego, które brzmi następująco. Mamy równanie z parametrem m, parametr ten należy do liczb rzeczywistych i mamy wyznaczyć jego wartości, tak aby to równanie miało trzy rozwiązania i to jeszcze w tym oto tutaj przedziale. Dobra, więc przejdźmy do rozwiązania. Za sinus x podstawimy sobie zmienną t. T będzie należeć od minus 1 do 1, związane jest oczywiście to z wartościami sinusa, no i przepiszmy to nasze równanie, używając wprowadzonej przez nas zmiennej. O. Mamy tutaj równanie trzeciego stopnia. Możemy szukać teraz pierwiastków. Okazuje się, że po podstawieniu tutaj za te minus 1 otrzymujemy 0, czyli stwierdzenia bez u. Minus 1 jest pierwiastkiem tego tutaj, tego równania. Możemy zrobić teraz tabelkę Hornera, już pozwoliłem sobie ją wcześniej przygotować. Nie będę jej tłumaczył, bo nie jest to celem odcinka. W takim razie możemy sobie tutaj rozbić to na iloczyn. T plus 1, ten element jest związany z miejscem zerowym minus 1. No i tutaj otrzymujemy, opierając się na tych współczynnikach tutaj, t kwadrat minus t plus 2m plus 1 równa się 0. Dobra, mamy iloczyn przyrównany do zera, super, możemy sobie w takim razie to rozbić na, możemy sobie to rozbić w ten sposób. O, czyli t równa się minus 1, t było równe sinus x, czyli postawmy, że sinus x się równa minus 1. No i mamy prostą równość, nierówność, proste równanie trygonometryczne, którego możemy w przedziale, możemy sobie je odczytać. Widzimy, że minus 1 sinus przyjmuje dla argumentu 3 pi drugich, który jest tutaj. O, no i możemy napisać, że w takim razie x się równa 3 pi drugich i tylko w tym argumencie, w tym przedziale oczywiście. Dobra, czyli widzimy, że mamy jedno rozwiązanie, które jest jakby niezależne od parametru i ono będzie istnieć zawsze, tak? Czyli potrzebujemy jeszcze dwóch rozwiązań. Wiemy, że tutaj mamy funkcję kwadratową. Funkcja kwadratowa, ilość jej rozwiązań jest ściśle związana z deltą, więc proponuję przeprowadzić taką analizę na podstawie delt. Właśnie. Pierwszy przypadek to będzie, gdy delta jest mniejsza od 0. Wiemy wtedy, że otrzymamy 0 rozwiązań, czyli ten przypadek odpada. Dlaczego? No bo mamy 0 rozwiązań, tu mamy jedną, czyli całkowicie mamy jedno rozwiązanie, czyli nas to całkowicie nie satysfakcjonuje. Dobra, tutaj, jeżeli drugi przypadek, delta jest równa 0. Otrzymujemy jedno rozwiązanie, ale ono będzie jakby miało, to będzie t, ma tak jedno rozwiązanie w postaci t, tylko że to nam da tutaj dwa rozwiązania, bo przetnie tą funkcję w dwóch miejscach. Możemy się o tym przekonać, obliczając to rozwiązanie, które będzie równe na podstawie wzorku 2 minus b przez 2a, jest równe 1 druga. 1 drugą mamy w tym tutaj miejscu i widzimy, że przetnie faktycznie nam gdzieś tutaj, tak, i gdzieś tutaj. Czyli mamy rozwiązania tutaj i tutaj, plus jeszcze to rozwiązanie, trzy rozwiązania. One się też nie nakładają na siebie, czyli mamy trzy rozwiązania całkowicie, czyli super. Teraz wystarczy jakoś wydobyć wartość tego parametru. Możemy to zrobić oczywiście z delty. Czyli delta będzie tutaj równa 1 minus 4, 2m plus 1. To jest nasza delta. No i obliczamy ją dalej, czyli mamy 1 minus 8m minus 4. I to ma być równe 0, tak? Czyli minus 8m minus 3 musi być równe 0. Minus 8m musi być równe 3, czyli m jest równe minus 3 ósmych. Czyli dla tego parametru m to równanie ma trzy rozwiązania, no ale to jest dla pierwszego przypadku, dla tak naprawdę drugiego przypadku, gdy delta jest równa 0. Teraz trzeci przypadek, delta jest większa od 0. Da nam to dwa rozwiązania, no i tutaj już proponuję zrobić taką analizę, posłużę się rysunkiem. Tylko tutaj mam zielony, weźmiemy sobie czarny normalnie i tutaj mamy coś takiego. Dobra, zaznaczmy tutaj sobie, tak, minus, znaczy jedną drugą, jedynkę, tutaj mamy minus jedną drugą i minus jedynkę. Dobra, świetnie. Wiemy, że równanie osi symetrii przechodzi przez jedną drugą w ten sposób. No jest to związane oczywiście z wierzchołkiem, czyli wierzchołek tutaj będzie jedna druga, tak, że t się równa, bo tutaj mamy t, tak, t będzie równa jedna druga, czyli innymi słowy, miejsca zerowe muszą być równoodległe od tej osi.
na przykład tu, tu, tutaj gdzieś i tutaj, w ten sposób, wiadomo o co chodzi. Dobra, tą analizę też fajnie przeprowadzę tutaj, na tym wykresie. Zaznaczmy sobie tu naszą tą oś symetrii, która jest w jednej drugiej. I teraz będziemy sobie zaznaczać rozwiązania. Tylko może zmienić to ten na zielony i na linię ciągłą, o w ten sposób. Wszystko skopiuję, bo są dwa rozwiązania. O, one są równoodległe od tej osi. One oczywiście odpowiadają, te rozwiązania, temu, co możemy zobaczyć tutaj, w ten sposób. I teraz tak, widzimy, że całkowita ilość rozwiązań to jest raz, dwa, trzy, cztery. Plus jeszcze to piąte. Nie satysfakcjonuje nas to, więc jak widać, że musimy się jakby jednego rozwiązania pozbyć, jakby wyrzucając go z przedziału. Nasze t należy od minus jedynki do jedynki. Czyli gdy wyrzucimy je z tego przedziału, wyjdzie poza ten przedział, pozbędziemy się go, nie będzie dawać rozwiązań. Widzimy, że szybciej wyjdzie to rozwiązanie, które jest z tej strony, więc zobaczymy, co będziemy, jak będziemy zwiększać. Czyli możemy zobaczyć, co dla jedynki się będzie działo tutaj, czyli to przyjdzie dla zera. Cały czas jest tutaj równa odległość i widzimy, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cały czas pięć rozwiązań, no bo tutaj mamy domknięte przedziały, tak? Czyli widzimy, że to musi wyjść minimalnie poza, znaczy wyjść minimalnie, musi po prostu, nie wliczam jedynki, wyjść poza jedynkę, tutaj wychodzi poza zero i wtedy mamy tylko raz, dwa, plus to trzecie rozwiązanie, czyli nas to satysfakcjonuje, jest super. Jak to się przekłada na ten rysunek? Otóż będzie wyglądać to mniej więcej, jeżeli tutaj mamy zero, tak, tu mamy zero, to będzie wyglądać to mniej więcej w sposób następujący. No oczywiście tu jest symetryczny względem tej osi, no mniej więcej tutaj mi wyszło. Czyli jak wspomniałem, to nie może przechodzić tutaj przez 0 i przez 1 automatycznie, no bo dalej mamy 4 rozwiązania plus to piąte, tak? Czyli taki przypadek odpada. Musimy zapisać sobie teraz te warunki, tak naprawdę, jakie tutaj będą zachodzić, żeby ta funkcja tak wyglądała. Otóż będą one następujące. F od minus 1 musi być większe od 0 i F od 0 musi być mniejszy od zera. Dlaczego taki? Dlaczego tutaj są otwarte? No to już wyjaśniłem. Natomiast dlaczego tutaj? Funkcja ta nie może wyglądać w sposób następujący, czyli przechodzić przez jedynkę, minus jedynkę, ponieważ jeżeli by przechodziła, to by, no, jedno rozwiązanie by było gdzieś tam, tak, a tutaj by było drugie. Rozwiązanie by było tutaj. Zauważmy, że to by było nie dość, że jedno, to jeszcze to mamy, czyli w ogóle całkowicie by było jedno rozwiązanie, tak, bo chodzi o różne rozwiązania. Czyli to nas nie urządza. Czyli mamy te warunki. Dopisujemy jeszcze tutaj trzeci warunek, że delta musi być większa od zera. No i tutaj możemy sobie ponumerować. Innymi słowy, czyli tak mówiąc prosto dosyć, to nasze rozwiązanie musi jakby, jedno ramię musi przecinać w tym obszarze, tak? W tym obszarze. I tutaj musimy mieć jakby jedno w tym obszarze, jedno rozwiązanie, drugie gdzieś będzie tam, ono się nie będzie zaliczać, bo jest, leży poza jedynką, tak? Czyli nie może przecinać tu, co nam gwarantuje to i co, i nie może przecinać gdzieś pod tym, tak, bo tutaj nie przetnie. Jest to oczywiście związane z równaniami ciągłości funkcji, natomiast no, na taki chłopski rozum można to właśnie w ten sposób wytłumaczyć, że tutaj musi przecinać w tym oto obszarze jedno ramię. Dobra, no to rozpatrzmy to, f od minus jedynki. Ja sobie może jeszcze tutaj wrócę i skopiuję naszą funkcję tutaj, bo ona dosyć daleko już była. O, w ten sposób i podstawiamy, czyli za od minus jedynki, czyli będziemy mieć 1 plus 1 plus 2m plus 1 będzie większe od 0, 3 plus 2m jest większe od 0, 2m jest większe od minus 3 i m jest większe od minus 3 drugich, świetnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oddaje od 0, czyli zostaje, to się zeruje, czyli mamy tylko to 2m plus 1 musi być mniejsze od 0, 2m jest mniejsze od minus 1, m jest mniejsze od minus 1 i 2. Świetnie, no i jeszcze trzecia rzecz, delta. Nasza delta była równa, tutaj ją mieliśmy, minus 8, minus 3. Minus 8, minus 3 i ona musi być większa od 0. Dla dwóch rozwiązań. Rozwiązujemy, mamy minus 8m, mniejsze od 3, dzielimy przez liczbę ujemną, czyli będziemy mieć, zmieniamy znak, minus 3. 8. Świetnie. Czyli mamy, innymi słowy, to jest dla jednego przypadku, czyli mamy trzy warunki dla jednego przypadku, łączy je wspólnik logiczny i, no i na osi możemy sobie zaznaczyć to, minus 3 8, 1 druga,
Więc jedna druga, tak, i minus 3 drugie. Tutaj mamy mniejsze tutaj, czyli w ten sposób, tutaj większe, o, no i mniejsze od minus 1 drugiej, czyli mamy ten przedział. Czyli dlatego mamy drugi przypadek, m należy od minus 3 drugich do minus 1 drugiej. Świetnie. Czyli to jest nasz jakby drugi przypadek. Czyli mieliśmy pierwszy, który był tam, oj, tutaj, no i ten drugi. Czyli całkowita odpowiedź, odpowiedź końcowa, będzie wyglądała w sposób następujący. M należy od minus 3 drugich do minus 1 drugiej. W ten sposób suma lub minus 3 ósme. I to jest odpowiedź do tego zadania. Mam nadzieję, że zadanie się spodobało. Było dosyć ciekawe, a ja jakoś w przystępny sposób potrafiłem je wytłumaczyć. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.